Podeszwa płużna to zagęszczona warstwa profilu glebowego, zalega najczęściej na głębokości 25-30 cm, a jej grubość może dochodzić do 15 cm. Podeszwa płużna nie powstaje w ciągu jednego roku, ale jest efektem powtarzających się błędów uprawowych oraz wielokrotnej orki. Głęboszowanie jest skuteczną metodą na usunięcie zaistniałych w gruncie zagęszczeń i przywrócenie jej do stanu wyjściowego, pożądanego przez producenta rolnego. Głębosz jest dosyć prostą maszyną rolniczą z zespołem roboczym w postaci zębów zakończonych dłutami. Elementy płużne sięgają głęboko w glebę, wzruszając nawet te partie, które nie były naruszone przez orkę. Głęboszowanie polega na przeciąganiu w glebie zębów zanurzonych na głębokości 40-60 cm. Skutkiem tego jest pokruszenie twardych warstw ziemi w otoczeniu śladu przejścia dłuta bez jej odwracania. Kruszenie twardej warstwy ziemi poprawia możliwości szybkiego przejęcia wody z opadów, magazynowania jej w glebie i zapewnia łatwiejsze przetrwanie roślin w okresach suszy. Czynnikiem determinującym nazdół życia głębosza powinny być zastoiska wodne wiosną lub podczas opadów oraz niemożność pracy na odpowiedniej głębokości maszynami doprawiającymi. Zabieg ten jednak najlepiej wykonywać po zbiorach, wówczas gdy gleba jest przesuszona. Najczęściej przyjmuje się, że głęboszowanie należy wykonywać co 3-4 lata. Generalnie warto spulchniać ziemię na 10-15 cm poniżej największej głębokości uprawy. Narzędzia do głęboszowania w ofercie Rolmaco to głębosz uniwersalny U602, głębosz ze sprzęgiem U608, głębosz U614, U619, głębosz wielozadaniowy U638, głębosz ze sprzęgiem z zębem Atlas U632, głębosz U626 Storm, pług dłutowy U624. Pług dłutowy to urządzenie zapewniające oszczędność poprzez zastosowanie jednego narzędzia zamiast kilku innych. Jest to urządzenie służące do kruszenia i przewietrzania gleby oraz głębokiego spulchniania podglebia w celu polepszenia jej struktury. Zabieg taki może w pełni wyeliminować tradycyjną orkę. Wykorzystując w zestawie z pługiem wał kolczasty, można przygotować pole bezpośrednio pod siew. Głębosze Rolmaco różnią się przede wszystkim typem zębów i ich rozmieszczeniem na ramie. Od kształtu zęba, a właściwie jego trzonu, zależy przebieg spulchniania gleby. Mocowana na prostym trzonie rydlica głębosza U602 jest wysunięta do przodu, aby ząb dobrze się zagłębiał, a trzon mógł łatwiej przejść przez rozluźnioną warstwę gleby, nie powodując jednak jej mieszania. Zupełnie inny charakter ma spulchnianie gleby elementem roboczym z trzonem zakrzywionym w bok, tak zwany system Michel, stosowany w głęboszach Rolmaco U608, 614 oraz 619. W tym przypadku rydlica jest wąska, a gleba jest unoszona przede wszystkim zakrzywioną w bok dolną częścią trzonu, co zwiększa strefę spulchniania gleby. Takie zęby nie mają tendencji do wyciągania kamieni. W klasycznym głęboszu zęby rozmieszczone są w jednym rzędzie, natomiast specjalna rama głębosza U614 o kształcie litery V pozwala na pracę z jeszcze mniejszym zapotrzebowaniem na moc. Coraz większą popularność osiągają głębosze z zębami rozmieszczonymi na dwóch belkach. Dwurzędowa konstrukcja pozwala na pracę z jeszcze większą intensywnością dla osiągnięcia jeszcze lepszego efektu rozbicia nadmiernie zagęszczonej dolnej warstwy gleby. Zęby Atlas głębosza U638 i 632 charakteryzuje największa wytrzymałość na zużycie. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu najlepszych materiałów jak węglik spiekany. Ząb Reaper pługa dłutowego U624 posiada specjalną konstrukcję, która pozwala na płynne, stopniowe wnikanie w strukturę gleby. Boczne podcinacze pozwalają szerzej otworzyć rowek, co wzmacnia efekt podsiąkania wody. Dodatkowo ząb wyposażony jest w centralny nacinacz o kształcie płetwy rekina, który pozwala łatwiej penetrować glebę w jej górnej warstwie oraz redukuje opory stawiane przez grządziel zęba, jednocześnie ją osłaniając. Proste rozwiązanie zabezpieczenia w postaci śruby ścinanej może zostać zastąpione w zależności od modelu sprężyną non-stop lub zabezpieczeniem hydraulicznym. Zabezpieczenie sprężynowe to mechaniczne zabezpieczenie chroniące maszynę za pomocą podwójnej sprężyny. W przypadku natrafienia zęba na kamień, uchyla się on razem ze słupicą, ściskając sprężynę. Po pokonaniu przeszkody, elementy płużne automatycznie powracają do pozycji roboczej. Hydrauliczny system przeciążeniowy głębosza zapewnia precyzyjną pracę, łatwą obsługę i wysoką wydajność. W wersji z zabezpieczeniem hydraulicznym każdy ząb głębosza zaopatrzony jest w siłownik.
Cylindry są połączone przewodami z akumulatorem, który odpowiada za utrzymanie określonej siły uchylenia się zęba przed przeszkodą. Kiedy głębosz natrafia na kamień, olej hydrauliczny przepływa do zbiornika. W ten sposób następuje zamknięcie się cylindra, który po ominięciu przeszkody wraca do pozycji roboczej. Coraz częściej głębosze Rolmaco zamawiane są w połączeniu z dodatkowymi narzędziami doprawiającymi glebę za zębami. Najczęściej są to różnego rodzaju wały, np. wał talerzowy Twin Disc czy podwójny wał kolczasty, które oprócz doprawiania gleby ustalają również zagłębienie zębów. Głęboszowanie może być stosowane zarówno w orkowym, jak i bezorkowym systemie uprawy roli, jako dodatkowy zabieg interwencyjny, a konieczne jest tam, gdzie gleba jest nadmiernie zagęszczona. Agregatem na bazie głębosza, np. pługiem dutowym czy głęboszem zagregowanym z broną talerzową, można wykonać głęboką uprawę bezorkową zastępującą tradycyjną orkę, przy czym można zróżnicować głębokość uprawy, pogłębiając ją w miejscach bardziej zbitych. Rolmaco to innowacyjne maszyny z dużymi możliwościami dostosowywania do wymagań klienta plus sprawdzone pozycje, które z powodzeniem uprawiają ziemię od Afryki po Australię. W katalogu pod adresem rolmaco.pl techniczny znajdziesz wymiary transportowe, wymiary elementów roboczych oraz odległości między nimi, wszystko o czym powinieneś wiedzieć szukając maszyny dla siebie. Rolmaco to nie tylko producent urządzeń rolniczych, ale również partner, który doskonale rozumie potrzeby rolników. Dzięki swojej elastyczności i solidności jest niezawodnym wyborem, który przynosi sukces w uprawach od Afryki po Australię. Katalog techniczny to kompleksowe źródło informacji, które ułatwia dokonanie najlepszego wyboru maszyny uprawowej.